Marcin, praktycznie połowa rundy za nami. Zaczęliśmy bardzo fajnie, no w ostatnich meczach w trzech dwukrotnie przegraliśmy, więc na pewno jest tam jakiś zawód. Ale jakbyś kompleksowo te 8 spotkań ocenił? Na pewno, gdybyśmy przed sezonem mieli wskazywać pewne oczekiwania i zdobycz punktową, to można być umiarkowanie zadowolonym. Natomiast oczywiście te dwie porażki kładą się jakimś tam cieniem na to, co do tej pory robimy, ale nie dramatyzowałbym. Uważam, że najważniejsze jest to, że nawet w tych przegranych meczach nie byliśmy jakimś zespołem, który zdecydowanie odstawał, wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że tych porażek mogliśmy w stosunkowo prosty sposób uniknąć. No prosty, ale się okazuje trudny, bo jak się nie strzela bramek, a traci więcej w głupi sposób, to się takie mecze przegrywa. Natomiast ja bym się skupił również na pozytywach. Ta drużyna... Może dlatego zacząłem od pytania negatywnego, bo jesteśmy dzień po porażce. Jesteśmy dzień po meczu przegranym i na pewno to wszystko jeszcze tkwi w naszych głowach. Analizujemy to na bieżąco. Natomiast trzeba powiedzieć, że to, co nas najbardziej cieszy, to, że próbujemy grać tak, jak my chcemy. Znaczy, ja zawsze unikam słowo styl, bo mi się to kojarzy z łyżwiarstwem figurowym, ale jest coś takiego jak sposób gry, jak pomysł na grę, jakiś zmysł taktyczny i wydaje mi się, że próbujemy to realizować. Wychodzi to raz lepiej, raz gorzej, natomiast cały czas jesteśmy konsekwentni w tym działaniu. Chcemy grać ofensywnie, chcemy grać do przodu, stwarzać dużo sytuacji. Jest to na pewno w jakiś sposób ryzykowne, bo atakujemy dużą liczbą piłkarzy i często zdarza się, że jesteśmy skazani na kontrę przeciwnika i to jest trudne do wybronienia. Chociaż paradoksalnie tych bramek po jakichś super kontratakach przeciwników nie tracimy i to jest od pozytywu do negatywów trochę tak skaczemy, ale tak to jest. No, to jest podstawowe, można powiedzieć, błędy do wyeliminowania, to takie błędy indywidualne, po których tracimy bramki. O to zapytam za chwilę. To jest coś, co musimy poprawić. Wracając do tego, czego nie chcesz nazywać stylem gry, czyli do sposobu gry, wszystkim staram się być przy piłce i dyktować warunki na boisku. Rozumiem, że niezależnie od tych niepowodzeń, bo kto wie, czy gdybyśmy grali ostrożniej i w Stróżach, i być może w Chojnicach, dali przeciwnikowi spróbować rozgrywać atak pozycyjny, mecze mogłyby potoczyć się inaczej. Mniemam, że jednak stylu nie zamierzasz zmieniać. Nie, absolutnie. Ja nawet dzisiaj jestem po takiej dłuższej odprawie na gorąco po meczu z zawodnikami i rozmawialiśmy na ten temat. Nie będę mówił szczegółów, ale jakby sama geneza była taka, że do pewnego momentu, to znaczy my zawsze będziemy rozliczani z wyników, konsekwencji. I można brnąć w coś w nieskończoność. Jeżeli to nie przynosi efektu, to jest to głupotą. Ja uważam, że ten nasz sposób gry będzie przynosił efekty. Jestem co do tego przekonany. Natomiast to się okaże. Ja myślę, że taką weryfikacją będzie runda po prostu. Po tej rundzie zobaczymy, w jakim jesteśmy miejscu, czy daje nam ten sposób gry pewien komfort, jeżeli chodzi o następną rundę, bo przecież wszyscy wiemy, jakie mamy cele w tym roku. I ja nie sądzę, żebyśmy coś zmieniali. Aczkolwiek, no mówię, zawsze zostawiam sobie ten margines na to, że jednak wynik jest sprawą decydującą i jeżeli będziemy próbowali określonego sposobu gry, a on nie będzie przynosił efektów, znaczy powiedziałbym procentowo 70 do 30, a nie odwrotnie, no to pewnie trzeba się będzie zastanowić, no bo albo nad doborem wykonawców, albo nad jakby delikatną może zmianą strategii czy taktyki. Na ten moment tego nie przewiduję. A co sądzisz o takich opiniach? Zacytuję dwie. Po meczu w Stróżach trener Cechesz, ponieważ też się znamy, pracował w Płocku, powiedział mi, że zagrał z najlepszym zespołem od wielu miesięcy i tydzień później, przed meczem z Puszczą, Darek Romuzga, który prowadził odprawę z zespołem, uczulał swoich piłkarzy, którzy grali już z Bełchatowem, z liderem, że panowie, dzisiaj czeka was mecz z najlepszą drużyną w tej lidze. Na pewno to cieszy, natomiast możemy porównywać pewne aspekty. Cieszy to, że próbujemy ten przysłowiowy styl narzucić, natomiast jeżeli porównamy to do punktów, to my mamy 12, a Kolejarz Stróże 13. Tak jest. Jak gra Kolejarz Stróże, nie mnie oceniać, ale ma punkt więcej od nas. Mhm. Dlatego mówię o tym, że zawsze decydujące w pracy trenera będzie wynik, chociaż my tutaj w tym klubie
jak spotkaliśmy się... To jest takie powiedzenie, bardzo dobry trener, tylko nie ma wyników, dokładnie. Mam nadzieję, że nie dotyczy to mnie. w każdym razie, jak się spotkaliśmy tutaj, bo to jest szersza geneza tego wszystkiego, półtora roku temu, to jakby celem podstawowym, głównym było to, żeby odmienić to oblicze takiego trochę siermiężnej piłki prezentowanej przez Wisłę w ostatnim czasie i wydaje mi się, że to się udaje. Cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość. Uważam, że na tym momencie już jesteśmy, zrobiliśmy spory progres w stosunku do tego, jak drużyna grała w drugiej lidze. Chociaż miała słabszych przeciwników, teraz ma lepszych. Natomiast no na takie oceny kompleksowe to pewnie przyjdzie czas po rundzie. A skoro mówimy o cały czas, jeszcze się tych ocen trochę tutaj od ciebie mam zamiar usłyszeć. Mówiłeś o tym, że przy naszym stylu gry będziemy zawsze dawali przeciwnikom możliwość zaatakowania nas po stracie piłki. Jednak najwięcej bramek tracimy po stałych fragmentach, gdy no nie ma mowy o stracie, nie ma mowy o szybkiej akcji, bo wiadomo, to jest akurat tak najbardziej statyczny element meczu piłkarskiego. Dlaczego tak się dzieje, bo akurat w tych sytuacjach nie powinno to stwarzać aż tak dużego zagrożenia. No właśnie i dochodzimy do tego, o czym mówiliśmy, czyli do błędów indywidualnych. To jest nasza zmora i począwszy od bramkarza poprzez całą linię defensywną pomocników i napastników, nikt się nie wystrzegł błędów w tym elemencie. Szkoda, bo naprawdę analizy, jakie robimy, takie bardzo dogłębne po każdym meczu, pokazują, że my, żeby zdobyć bramkę, to musimy się bardzo mocno napracować i z reguły są to bramki strzelane po ładnych akcjach konstruowanych w dużej mierze w bocznych sektorach boiska. Natomiast tracimy w sposób taki beztroski i prosty do uniknięcia. Praca, jeszcze raz praca i taka odpowiedzialność, myślę, za to, co się robi na boisku, bo o tym dzisiaj również sporo rozmawialiśmy, że oczywiście pojedynczy piłkarze tworzą drużynę jako całość, ale to pojedyncze jednostki często decydują o tym, jak się traci bramkę, czy ją zdobywa. I jeżeli uda nam się to wyeliminować, jestem przekonany, wierzę w to, że tak, to na pewno będziemy tych bramek tracili mniej, a co za tym idzie, będzie większa szansa na to, żeby te punkty zdobywać. Oczywiście jest jeszcze drugi aspekt, nad którym też myślimy, praca taka, powiedziałbym, już organiczna nad stałymi fragmentami gry. To znaczy, być może trzeba rozłożyć akcenty, więcej czasu poświęcić na to, ale to również zawodnicy muszą zrozumieć, że ja często powtarzam, że do tego, żeby uderzyć czy obronić rzut wolny, trener nie jest w niczym potrzebny. My często jakby skupiamy się na tym, trener wyznacza oczywiście to, co ci trzeba robić w treningu i tak dalej, ale indywidualizacja pracy, takie podejście indywidualne również zawodnika do tego, co robi, do wykonywania swojego zawodu. Ja dałem przykład dzisiaj piłkarzom, taki piłkarz jak Ronaldo, on teraz podpisał kontrakt stulecia, prawda? On się nie wstydzi strzelać na pustą bramkę. Ja byłem na meczu, przepraszam, na treningu reprezentacji Portugalii przed meczem z Polską i on nie potrzebował bramkarza, tylko zostawił sobie 5 piłek, został po treningu i 20 minut z kilku pozycji strzelał na pustą bramkę i to nie był żaden wstyd. Świętej pamięci Kazimierz Dejna po treningu też zostawał, często tylko z Jankiem Tomaszewskim i strzelał tylko jeden na jednego. Chcemy przekonać jakby też piłkarzy do tego, żeby pracowali nad sobą w takich elementach indywidualnie, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że często stały fragment to jest w jakiś tam sposób też loteria, bo wszyscy się zastanawiają, jak temu zapobiegać, a na całym świecie bramki po rzutach rożnych, po rzutach wolnych, jak padały, tak padają i będą padać. Ale można to ograniczyć, bo jeżeli wyznacza się zawodnika do krycia indywidualnego, na przykład przy stałych fragmentach gry i on wie o tym doskonale, a daje się oszukać w prosty sposób, no to jest to błąd i trzeba nad tym bardzo mocno pracować. W tym momencie jest to kluczowe, znaczy uniknięcie błędów indywidualnych w grze defensywnej całego zespołu. Wczoraj zagrało dwóch zawodników rezerwowych z konieczności. Wiem, że nigdy nie wyrażasz indywidualnych opinii na temat graczy, tych obecnych i nieobecnych. Natomiast no, czy jednak no, nie było widać różnicy na boisku, gdy podstawowy rozgrywający i skrzydłowy byli nieobecni? No na pewno, przecież ja nie będę hipokrytą, to znaczy
nie będę opowiadał tutaj, bo to znaczy, żebym się mylił, wystawiając wcześniej tych piłkarzy, w dużej mierze byli odpowiedzialni za grę ofensywną naszego zespołu. Tak, także to jest jasne. Ja nie uważam, żeby ci zmiennicy zagrali na tyle słabo, że słabiej niż reszta zespołu, na przykład we wczorajszym meczu. Wcale tak nie uważam. Natomiast trener ma zawsze większy komfort, jak ma wszystkich do dyspozycji i na tym może poprzestanę. A co z kontuzjowanymi? Bo wiadomo, Burkhardt wraca do gry, karę odpokutował. Natomiast no, Szczepankiewicz i Kaczmarek to już zupełnie inna historia. No tu są dosyć optymistyczne wieści. Szczęście w nieszczęściu, bo było podejrzenie u Pawła Kaczmarka zerwania więzadeł. No to wtedy runda byłaby już w głowie. No to tak delikatnie mówiąc. Tak jest. Natomiast mamy informację po diagnozie lekarskiej, że jest to tylko mocne naciągnięcie, nie ma żadnego uszkodzenia. Czyli spodziewamy się, że to jest kwestia 2-3 tygodni, kiedy Paweł, w zależności od tego, jak się będzie goić, że Paweł dołączy do zespołu. Jeżeli chodzi o Daniela Szczepankiewicza, to czekamy jeszcze na wynik rezonansu magnetycznego, który jakby całkowicie potwierdzi wstępną diagnozę, która mówi o tym, że jest problem z więzozrostem. Ja się nie będę w medyczne zagadnienia zagłębiał, bo się na tym nie znam. Natomiast też pierwszy raz słyszę ten wyraz. Natomiast jest to poważna sprawa. Jeżeli ten więzozrost jest zerwany, to wtedy konieczna jest operacja. Jeżeli jest tylko naderwany bądź ponaciągane jakieś więzadełka, to jest szansa, że Daniel zachowawczą metodą się wyleczy. Czyli jest tutaj, to na razie no, z Kaczmarkiem wiemy na pewno, tak. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Szczepankiewicza, to rezonans z tego, co wiem, ma mieć dzisiaj bądź jutro, będziemy wiedzieli więcej. Czy najbliższy mecz ma dla ciebie jakieś szczególne znaczenie? No punkty są takie same, 3 zawsze w każdym meczu. Natomiast jeżeli ktoś pracował w jednym klubie 4 lata, był to jego poprzedni klub, a tak jest w moim przypadku, to na pewno jest jakiś dodatkowy element, o którym się powiedzmy trochę więcej myśli, ale tak jak powiedziałem, no 3 punkty z Chojniczanką czy z Kolejarzem Stróże smakują tak samo jak z Olimpią Grudziądz. Ale masz jakiś pomysł specjalny na to spotkanie? Znaczy, nie, ja, jak go nie zdradzisz, no, ale tak, czy nie, no, przede wszystkim musimy mieć świadomość tego, że gramy z zespołem, który ma jasno określone aspiracje i tam i według mojej wiedzy to jest taki kluczowy sezon. Olimpia jest ukierunkowana bardzo wyraźnie tylko na jeden cel, na awans do Ekstraklasy, bo tam wpompowano bardzo duże środki, miasto się zaangażowało w to, są wybory, wiemy doskonale jak to wygląda. Pościągali zawodników po 2 na każdą pozycję. Także początek sezonu słaby, teraz już wrócili gdzieś tam na jakieś tory i my sobie zdajemy z tego sprawę, to wcale nie musi być, że tak powiem, atutem drużyny przyjezdnej. No ja właśnie chciałem powiedzieć, że nam to lepiej wychodzą mecze z tymi, którzy są na pewniaków do awansu typowani. No, liczymy na to, że drużyna z Grudziądza będzie chciała grać w piłkę. I wtedy będzie łatwiej. Ja zawsze podkreślam jedną rzecz, że mnie najbardziej bolą porażki takie, w których drużyna jest przynajmniej równorzędna albo i lepsza, a tak się w piłce zdarza czasami. Jeżeli staną naprzeciwko siebie 2 drużyny, które mają jakiś pomysł, jedna po prostu okazuje się lepsza, stwarza więcej sytuacji bramkowych, prowadzi grę i wygrywa, to taką porażkę jest łatwiej zawsze przyjąć. Po prostu dlatego, wygrał lepszy. Oczywiście, tak dlatego ja spodziewam się dobrego meczu. Wynik według mnie jest sprawą absolutnie otwartą, bo my u siebie nie przegraliśmy jeszcze meczu. Olimpia jest na fali wznoszącej. My po porażce z Chojniczanką wierzę w to, że będziemy chcieli, jestem o tym przekonany, zaprezentować się z jak najlepszej strony, żeby cały czas trzymać kontakt takiego bezpiecznego grania w tej lidze, także no, spodziewam się dobrego meczu. A czy przypominasz sobie 2 poprzednie mecze z Olimpią, kiedy to w roli szkoleniowca przeciwnika występowałeś, no obydwa były wyjątkowo naładowane emocjami. Tak, bardzo, bardzo, bardzo takie szczególne i
Szczególnie utkwił mi w pamięci ten mecz u siebie oczywiście, gdzie prowadziliśmy 3-0 i tak naprawdę... Nikt nie postawiłby na złotówki. No na i to tak bezdyskusyjnie tak. Powiedziałbym. No jednak w piłce jest wszystko możliwe. Ten mecz skończył się 3-3, a jeszcze w końcówce Petasz Wisła pomylił miała się sytuację. Natomiast drugie spotkanie również takie dramatyczne, bo no powiem nieskromnie, uważam, że byliśmy lepszym zespołem w meczu w Płocku. Prowadziliśmy 1-0, no i straciliśmy bramkę już po czasie z karnego, tak. który no w tamtym momencie ja nie chcę wracać już do tego. No, wydawał się twoje wątpliwości, dosyć tak. kontrowersyjny, natomiast też z tego co pamiętam, to pierwsza bramka dla nas też chyba była ręka. Obie były równowarte. Były emocje, ja że tak powiem, no to były też w jakiś sposób bardzo istotne mecze dla układu tabeli, bo i Wisła i Olimpia Grudziądz miały cel, żeby się utrzymać, to znaczy przynajmniej Olimpia Grudziądz miała taki cel i Olimpii udało się go zrealizować, Wiśle niestety nie. Wtedy nie było to dla mnie przykre doświadczenie. A czy, no akurat nie mam możliwości zapytać go wprost, a czy może myślisz, że dla Janka Dziedzica ten mecz też będzie w jakiś sposób wyjątkowy? No on również dwukrotnie grał przeciwko Wiśle w barwach Olimpii, teraz będzie miał okazję rewanżować. Ja myślę, że to jest na tyle doświadczony piłkarz, że on takich spotkań ma już no Warce też za sobą. Grał przeciwko tak, dokładnie. Teraz strzelił Warce bramkę. Tak. Dokładnie, zawsze to środowisko nasze jest tak mimo wszystko małe, że zawsze się znajdzie jakiś dodatkowy element, prawda? My możemy mówić, no teraz graliśmy z Chojniczanką, grałem z moim kolegą, którego znam od 30 lat, trenerem, który stawia, że tak powiem, może nie pierwsze kroki, ale w trenerce. Wcześniej jeszcze z kimś, gdzie są zawodnicy, których się prowadziło, także te elementy spójne. Tu oczywiście, jeżeli chodzi o Grudziądz, no to jest to jakiś smaczek dodatkowy, bo rzadko się zdarza w polskich realiach, żeby trener pracował w jednym klubie 4 lata, a ja tak naprawdę byłem tam 4 lata i można powiedzieć, że przyczyniłem się w większy bądź mniejszy sposób do tego, że Olimpia w tej chwili teraz jest na poziomie tej ligi, w której jest. Także bardzo, bardzo interesujący mecz. Bardzo serdecznie dziękuję, Piotr.